mam tutaj pacjenta, który ma problemy z alkoholem. I to ten alkohol jest nie tyle dla niego uciążliwy samego, co dla rodziny. Przyszedł tutaj za namową swojej siostry. Siostra ustaliła ze mną, żeby była ta terapia na tyle ukryta, żeby jawnie nie mówiono o alkoholu jemu. I w tym, żeby zwrócić uwagę na jego stan zdrowia, alkohol i papierosy. Choć zastrzegam, że zawsze papierosy zostawiam jako drugą sprawę, z którą można łatwo sobie poradzić. Pierwszy alkohol, bo jak nie będzie alkoholu, to on nie będzie musiał i tyle palić, bo najzwyczaj ludzie palą po alkoholu więcej. Są takie osoby, które ulegają bardzo łatwo po alkoholu namowie środowiska, nawet zapalenia papierosu. I najwięcej osób pali po alkoholu. Więc ten alkohol jest na pierwszym miejscu. Zresztą wiemy dlaczego alkohol, bo teraz tak, jest moda już bez alkoholu i nawet bez papierosów, żeby żyć ekologicznie. Także będę musiał tu przeprowadzić taką rozmowę, żeby pan, który wejdzie tutaj, troszkę rozluźnił się, bo on już jest zestresowany. Pani Iza uczestniczy w trakcie seansu, bo nigdy sam nie robię seansu, asystują mi osoby. Jeżeli są to osoby dorosłe, to jest tu asystent, który pan Bogdan czy inni, a Iza więcej uczestniczy przy kobietach i przy dzieciach, bardziej wrażliwych osobach, bo wtedy potrzebna osoba, która będzie tutaj ze mną. Zajmuje się Reiki, metodą Reiki. No co pani Izo, poprosimy pana Jasia tutaj do gabinetu. Dzień dobry panie Jasiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam jeszcze raz. Kaczorowski. Panie Jasiu, to, że tu będzie tak uczestniczyła ekipa, uprzedziłem pana, że oni sobie chcą nagrać taki eksperyment, jak robię seans. I myślę, że tutaj może być, jak pan by się chce zgodzić, to może być zasłonięta twarz. Nie musi być. Nie musi być. Będą z profilu tutaj troszkę robić. Ja będę demonstrował, jak wygląda tutaj terapia. Pana siostra mówiła, że choruje pan bardzo. Tak. Ma pan ile lat, panie Jasiu? 52. Słyszałem, że pan jest muzykiem. No też. Grał pan w cyrku. No to dawno temu, w latach 80. Cyrku tak? Olimpia. A co, grał pan tam, czy występował? Nie, grałem. To dla pana takie wystąpienie publiczne to jest pewne. Grałem, tak. My dzisiaj byśmy zrobili, panie Jasiu, taki seans terapeutyczny bardziej na zdrowie. A co ze zdrówkiem jest? Co to? Wątroba boli pana? Czy wątroba dolega? Nie, głównie no, nogi, taki jakby no, brak równowagi, no i siłowo ręce, no i płuco. To pan jako cyrkowy człowiek to nie przyjmuje się tym otoczeniem. No tak, panie Jasiu, wiem jak te wesela są. Jest kwestia tego, że nieraz było tak, no zależy gdzie się grało, w jakiej miejscowości, to jak się przyjeżdżało do domu odgrywać błogosławieństwo, no to co pierwsze to starosta zaraz z kieliskiem leciał. Do muzyków? Do muzyków. Żeby dobrze grać. Przed błogosławieństwem. No to człowiek się bawił, nie? A ten pierwszy kieliszek, pamięta pan kiedy był w pana życiu? Dokładnie, jak miałem 16 lat. Zacząłem ze starszymi panami grać jeszcze w moich rejonach. I z początku to było tak, jak miałem przez 16 lat, to graliśmy tylko na weselu, jak tam były te otwierane orężadówki. To odlali trochę orężadówki, ja te orężadówki wywali mi gorzałkę. I jak ktoś przyszedł z gości, nie tam się z kapelą napił, to do mnie, a ty młody orężadkę, no, a w tej orężadzie była górka. A u ojca był alkohol? Tak, tak, to natętnie nawet. No. Za dużo nawet. Za dużo nawet. To nieprzyjemne, nie? Strasznie. No to jak pamięta się, kiedy w domu był alkohol, to powiedziałby człowiek, już dorosły powiedział, nie, ja już w swoim w domu nie chcę alkoholu. No, tylko mi ojciec w 70 roku zmarł. A ile pan miał lat? Wtedy miałem 7 lat.
Nawet gdyby pan wypił od czasu do czasu wódeczkę, to jeszcze nie jest tragedią, nie? Tak, to żona nie będzie się gniewała. Nie, na pewno nie, tylko żeby nie przesadzać. Żeby nie przesadzać, no bo to już pan jest zdrówko, już nie sprzedał już. Wie pan, że do 50 lat sprzedajemy zdrowie, a po 50 kupujemy dopiero. Ja bym pana w taki relaks wprowadził, okej? Okay? Tak, i pani Iza trochę wyrówna aurę, bo wiemy, że jeżeli jest człowiek zablokowany, no to wtedy powstają choroby psychosomatyczne, bo emocje blokują, emocje utrudniają życie. To tak naprawdę, niech pan powie, alkohol sprawiał jednak panu przyjemność. Tak. Chyba nie był formą karania siebie, co? Nie, raczej... Raczej przyjemny. Proszę Panie Jasiu, tylko na mnie skoncentrował uwagę, ja będę Pana uprawiał. Lubi Pan morze? Wyjeżdżał Pan kiedyś nad morze? Tak. Czy bardziej góry? No i góry i morze. Tak. Ja stanę sobie tutaj. Tu ja tylko jestem, Panie Jasiu. Tak wygodnie tu, jak Pan siedzi. Proszę tak, rozluźnić tą rękę, bo człowiek ma być rozluźniony. Ja Panu tu widzę, że tak... A niech Pan zamknie oczy. I skoncentruj uwagę na oddychaniu. Ja pana tylko sprawdzę tutaj. O. Przypomnie pan sobie o takich lękach, których pan miał, czego się pan boi. Tak, no. Jak spadam ze schodów, z góry jakiejś. Jak z góry spada pan. A na przykład teraz, tak jakby otworzy pan oczka, panie Jasiu, i będzie patrzył pan na swoją rękę. Proszę skoncentrować uwagę, ma pan świetną koncentrację. I ja będę wnosił rękę do góry i w tym czasie, tak jak pan poczuł lęk, kiedy wszystko upada w dół, i wejdzie pan w taki trans, no. Jak pana ręka unosi się do góry patruje się pan w nią i kiedy upadnie w dół, wejdziesz w trans. I taki trans potrzebny był jemu, ponieważ duży lęk jest w nim. Duży lęk jest. Śpisz. Twoje ciało śpi. Wchodzisz głębiej. Głębiej. Spać. Spać. W ten sposób pogłębiam ten trans. To jedna z metod, które tutaj musiałem zastosować, taką błyskawiczną dość. I teraz ja odliczę 10 do 0. Będziesz widział siebie, jesteś małym chłopcem. Wrócisz do swojego dzieciństwa i będziesz widział ojca, alkohol, dom, ojca. Jesteś w swoim dzieciństwie. Od 1 do 5. Raz, dwa. Twoja ręka unosi się do góry, robi się lekka. Wracasz do swojego dzieciństwa. 3, 4, 5. Robi się lekka jak piórko. Unosi się wyżej, śpi. Teraz wchodzisz głębiej i kiedy tlewa unosi się do góry, będziesz małym chłopcem. 1, 2, 3, 4, 5. Śpi. Jesteś małym chłopcem. Teraz będę rozmawiał z małym chłopcem, Jasiu. Jasiu, ile masz lat? Jasiu. 7. 7 lat. Gdzie siebie widzisz, Jasiu? W domu. W domu jesteś. Tak. Jest ojciec w domu. Tak. Gdzie go widzisz? Przy stole. Przy stole. Zobacz na ojca. Czy jest trzeźwy? Nie. Co się z nim dzieje? Kłóci się z mamą. Kłóci się z mamą. A co, pije ojciec twój alkohol? Tak. Dużo pije? Co ma w szklance? Co ma w szklance? Nie wiem, jakby denaturat. Denaturat nawet. Niedobrze. Podoba ci się to? Nie. Nie podoba ci się to? A mógłbyś mu to wylać, wyrzucić od niego? Nie. Dlaczego nie? Bo by mnie zbił. Zbije ciebie? A bije ciebie? Tak.
Czym bije ciebie? Różnie, wszystkim. Co kurde. Czym bije ciebie? Kijem, paskiem. Kijem, paskiem bije ciebie. Boisz się ojca? Tak. Teraz zobacz, jak twój ojciec umiera. Co się z nim dzieje? Jak umiera twój ojciec? Lekarz stwierdził, że spalone z wnętrzności. Spalone z wnętrzności są. Jak to spalone z wnętrzności? Przez denaturat. Denaturat spalił. Co czujesz, kiedy ojciec umiera? Nic nie powiem. Nie rozumiem. Nie rozumiesz tego. I dzisiaj uświadamiasz sobie, że problemem ojca śmierci jest alkohol. A zobacz, kiedy ty wypijesz alkohol w swoim życiu, co ci daje alkohol? Pewność. Pewność siebie. Co ci daje jeszcze alkohol? Cicho w duszy. Cicho w duszy wtedy jest. A zobacz, kiedy wypijesz pierwszy raz alkohol w swoim życiu. Pierwszy raz alkohol, kiedy wypijesz. Co czujesz? Zdziwienie. Co czujesz po alkoholu? Wesołość. Wesołość czujesz. Ile masz lat, kiedy wypijasz alkohol? 16. 16 lat. Gdzie siebie widzisz, kiedy pijesz alkohol? Ja grałem ze starszymi na weselu. Na weselu. Dają ci alkohol, tak, starsi? Tak. Widzisz, kiedy ojciec pije alkohol, pije denaturat. I zobacz, kiedy ojciec się pali, wnętrzności się palą. Straszne to. Tak. Co czujesz w sobie? Strach? I obawę. Co jest? I strach i obawę. I obawę. I wiesz o tym, że jeżeli będziesz pił dzisiaj alkohol, będziesz pił dzisiaj alkohol, to samo będzie z tobą. Spalisz się. Ja ci teraz dam denaturat do ust. I po tym denaturacie nigdy więcej nie wypijesz wódki, piwa. Spróbuj, jak go smakuje denaturat. Spróbuj. Ja ci wleję do gardła teraz. Poczuję, jak cię pali. I kiedykolwiek wypijesz wódkę, automatycznie poczujesz, jak pali, jak ojca pali ci. Wszystkie palą wnętrzności. Brzuch się pali. Klatka piersiowa się pali. Napij się denaturatu. Nie? To napij się wódki. Nie? Nie będziesz pił wódki dzisiaj? Nie? Nie wypijesz nigdy? Przysięgnij. Przysięgam. Że nigdy nie weźmiesz do ust alkoholu. Nie. Jeżeli wypijesz alkohol, automatycznie poczujesz denaturat w ustach. Denaturat zwykły, który pali cię. Pali cię wnętrzności. Przełyk pali. Od dziś odrzucisz papierosy i alkohol. I od dziś odzyskasz swoje dobre samopoczucie, zdrowie, dobre samopoczucie. Od dziś alkohol przestaje ci istnieć. Automatycznie, kiedykolwiek weźmiesz do ust kieliszek alkoholu, będziesz widział ojca, który pali się po denaturacie. Alkohol. Denaturat równa się alkohol. Widzisz tą czaszkę na denaturacie? Taka sama czaszka jest na butelce wódki. Teraz terapeutka Iza wyrówna aurę jemu po tej wzburzonej atmosferze i będziesz czuł się bardzo dobrze. Teraz przeniosę cię na piękną plażę. Lubisz morze? Dobrze. Piękną plażę. Połóż się na tej plaży. Odpocznij. Lubisz odpoczywać? Oddychaj świeżym, czystym powietrzem. Jak oddychają ludzie zdrowi, silni, bez problemu, oddychaj. Wdychasz, wydychasz i poczujesz się bardzo dobrze, świetnie. Połóż się na plaży. I teraz w twojej podświadomości będziesz widział. Teraz śnisz. Boisz się wysokości. Połóż się na tej plaży. Twoja rączka lekka. I teraz jak prawa ręka opadnie w dół, będziesz widział, jakby spadał w dół i będziesz widział, co się wydarzyło w twoim życiu obecnym czy poprzednim wcieleniu. Automatycznie, kiedy twoja ręka opadnie w dół, jakby spadł
Będziesz widział w swojej podświadomości lęk wysokości. Co się wydarzyło w twoim życiu obecnym lub tamtym. Raz, dwa, trzy. Co widzisz w swojej wyobraźni? Wysokość. Stoisz na górze. Jak spada z rusztowania. Spadasz z rusztowania. Gdzie jesteś na rusztowaniu? Na budowie. Gdzie to jest ta budowa? Na wsiadce dom budowy. Kto buduje ten dom? Znajomi. Znajomi. Ile masz lat, jak ten wypadek jest? 17. Dobrze. Teraz wydmuchaj ten lęk. Zapołożę tutaj na klatce. Wydmuchaj ten lęk. Nabierz powietrza i wydmuchaj ten lęk z klatki piersiowej. Dobrze. Zobacz, gdzie czujesz jeszcze lęk, kiedy spadasz na dół? Cały się czeka, jak spada. No to wydmuchaj z siebie teraz. Wydmuchaj. Jeszcze wydmuchaj. Dobrze. Teraz przenieś się na tą plażę i wejdziesz do wody. Woda. Bardzo przyjemna woda, ciepła. Wykąpiesz się dobrze? Lubisz się kąpać? Tak. Piękne delfiny przywołaj, powiedz. Jakie delfiny? Fioletowe, tak? Przywołujemy. Fioletowy, niebieski. I sobie pływa teraz spokojnie, dobrze. Gdzie czujesz tę blokadę jeszcze w nim? W nogach jest. Dobrze. Teraz ściągniemy ból twoich nóg. Jak wstaniesz, nie będziesz czuł bólu. Teraz ja dotykam twojej nogi lewej. Wydmuchaj ten ból. Ja ją ściągnę. I zapomnisz o wypadku swoim. Ja ściągam ból. I wyrzucam go do wody. Raz, dwa, trzy. Bardzo dobrze. Teraz ściągam z lewej nogi ból. Wydmuchasz go, bo masz go w swojej wyobraźni. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Teraz terapeuta położy rączki na nóż, na kolanka. Co czujesz w nogach teraz? Już spokój. Spokój. Czujesz to ciepło z rąk terapeutki? Dobrze, oddychaj tym ciepłem i ten ból odchodzi do ziemi. Dziś będziesz czuł się bardzo dobrze. Od dziś oddychasz świeżym, czystym powietrzem, bez dymu, bez nikotyny, bez środków śmierdzących, cuchnących. A kiedykolwiek będziesz widział alkohol, automatycznie będziesz widział denaturat na stole. Zobacz, jak denaturat wygląda. Opisz mi go. Pół litra, niebieska naklejka, biała czaszka. Biała czaszka. To jest czaszka śmierci. Od dziś nie chcesz śmierci. Nie. Nie chcesz śmierci jak twój ojciec. Nie. Nie chcesz się spalić. Nie. Chcesz żyć. Tak. Dla kogo chcesz żyć? Dla siebie i całej rodziny. Dla siebie i całej rodziny. Brawo. Teraz zobacz swoją całą rodzinę na plaży i wyrównamy aurę i za chwilę będziemy budzić, wyjść z wody, połóż się na tej plaży. Wrócisz tu, pozostając w transie. Trzy. Cztery. Pięć. Budzi się. Otwarte oczy. Dzień dobry, Panie Jasiu. Dzień dobry. Jak się czujemy? Dobrze. Dobrze. Przyjemnie było. Może tak zrobimy. Panie Jasiu, wstaniemy. Proszę dać rączkę, wstać teraz. Wygodnie. Wstaniemy na nóżki. Nóżki zdrowe są. Wstać, poruszać nóżkami. Jak się czujemy? Zdrowo? Zdrowo. Nie ma bólu w nogach? Nie. A gdzie ból się podział? Przyjemnie było? Co się widział, Panie Jasiu? Na plaży. Aha. Nie, do wody chodziłem. Przyjemnie było? No. Troszkę pamięta Pan ten seans, który byłem. Wracał Pan do dzieciństwa. Co Pan pamięta z tego snu, z tego seansu? No, co? Pytał się Pan o ojca. Aha. Jak zmarł i co pił właśnie. Nie była przyjemna taka scena. Nie, nie. Bo pamiętam, jak się często z mamą kłócił, co mówiłem chyba.
nie wiem. Mm-hmm. No, awantury. A widzi pan, powodem był alkohol. Ile daje alkohol krzywdy ludziom, prawda? Tak. I szybko kończą życie. Pan mówi, że lubi wódkę? No, teraz już nie. Nie? Nie. Nie wypiłby pan alkoholu? Gdzieś tutaj miałem troszeczkę. Nie. Nie chcę. Nie chce pan. A co mu, panu to przeszkadza wybić? Nie, nie, bo jak sobie przypomniałem, co się dzieje z tym wszystkim, to nie. Przypomniał pan sobie. A z czym się kojarzy wódka? Denaturatem. Denaturatem. Pan nie pił nigdy denaturatem? Nie. Nie pił. Nie. Ale wódka denatura to blisko koło się. No to jest. No zobacz pan, jak to... Nie. Ja też nie. Tu mam dla pana nagrania autohipnozy, które związane są z relaksem, odprężeniem, rozluźnieniem, zdrowiem, optymizmem i z dobrym samopoczuciem. Potrzebne to człowiekowi, prawda? Potrzebne. Na pewno. Nie zapytam, czy było przyjemnie, bo pod koniec na pewno było przyjemnie, ale na początku nie było nieprzyjemne. Nieprzyjemne takie. Ale... Wspomnienia, no. Tak. Ale widzi pan, musimy coś nieprzyjemnego wyrzucić z siebie, żeby wprowadzić coś przyjemne, czyli zresetować się, prawda? Jak na weselu. Muzyka gra, relaksuje się, człowiek wycisza się. Tak. Prawda? No i bawi się. Jakby w tej kubku było takiej tyle czarnej kawy, tyle człowiek ma swojej czary, goryczy, nie? To co trzeba, żeby nalać, żeby była biała kawa, mleka wlać, tak? Nie, oczywiście. A co wtedy zrobić, jak nie można więcej wlać mleka? Wylać. Nadlać. Nadlać. To i wlejemy mleka. I tak z człowiekiem jest. Nie ma ludzi złych. Są ludzie tylko, że robią niewłaściwie coś. A muzyka rozwija wyobraźnię. Wyobraźnię, tak. I dlatego u pana wyobraźnią dobrze się pracowało dzisiaj. A wszystko, co się dzieje w naszym życiu, to wszystko jest w wyobraźni człowieka. Jak Einstein powiedział, nieświadomość jest to wyobraźnia. 90% mózgu człowieka jest wyobraźnią, a 2-3% jest ten świadomy umysł. Czyli poddać się tej wyobraźni i ona teraz będzie panu pomagała wyobraźnią. Fajnie, dziękuję. Mówi pan, że wyobraźnia jak dzieciom może pomagać lub przeszkadzać. Daję te kłyski i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Dziękuję państwu. No, pani Iza też życzę dziękuję. Zdrowia. Dziękuję panu Jasiu. Ten sam był troszkę przedłużony, dlatego że był to związany z terapeutycznym bardziej, bo był pan uprzedzony, że pomożemy jemu odzyskać zdrowie. Nie zawiodłem pana, bo przecież zdrowie łączy się z tym, żeby człowiek nie palił, nie pił alkoholu. Bo jeżeli pije człowiek alkohol, nadużywa alkohol, to zdrowia nie będzie miał. Tym bardziej pan ma 52 lata, a widzę, że mocno zadziałał ten alkohol na niego, bo mieliśmy akurat mocny argument przeciwko temu, żeby odrzucić alkohol, czyli wprowadziłem myślokształt z dzieciństwa 7 roku życia, kiedy ojciec umiera po alkoholu.